Cześć, tutaj Piotr Kuć, witam Cię na moim kanale i w tym filmiku chcę porozmawiać o strefie komfortu, o wychodzeniu ze strefy komfortu, czy to faktycznie działa, czy należy to robić i oczywiście, jak się domyślasz, odpowiedź na to pytanie jest zdecydowanie tak, jednakże jest jedno ale, o którym powiem za chwilę, bo na początek chciałbym wyjaśnić, żeby nie było wątpliwości, czym jest strefa komfortu. A więc strefa komfortu jest to przestrzeń, miejsce, zdarzenia, czyli takie sytuacje, w których no, nie czujemy się dobrze, wygodnie, krótko mówiąc komfortowo i chcielibyśmy ten stan czy to miejsce jak najszybciej opuścić. Jednakże to właśnie w tych miejscach czy w tych sytuacjach powoduje, te miejsca czy zdarzenia powodują nasz rozwój, czyli po prostu, w cudzysłowie mówiąc, rośniemy w takich sytuacjach. I dlaczego mówię o biednym ale? Ponieważ powszechnie jest wiadomo, że warto opuszczać strefę komfortu, tak? No, to jest każda osoba, która zajmuje się rozwojem osobistym, powie, że tak, właśnie opuszczanie strefy komfortu to jest jedna z najważniejszych rzeczy potrzebnych do rozwoju osobistego. I tak, to jest prawda, jak najbardziej. Jednakże, jeżeli tylko opuszczasz strefę komfortu na chwilę, po czym po chwili do niej z powrotem wracasz, no to ten Twój rozwój będzie albo minimalny, albo bardzo, bardzo powolny. I teraz co zrobić, żeby właśnie było inaczej, żeby ten rozwój był zdecydowany, żeby ten rozwój był szybszy, no i też właśnie taki, można powiedzieć, widoczny gołym okiem. I tutaj tym sekretem jest nie wychodzenie ze strefy komfortu, tylko jej poszerzanie. I co mam na myśli? Chodzi mi tutaj o to, że opuszczasz tą strefę komfortu i nie wracasz do niej od razu, tylko wytrzymujesz jakiś dłuższy, najlepiej odcinek czasowy, żeby w niej pozostać. Po czym oczywiście możesz wrócić do tego miejsca czy do tej przestrzeni, w której jest Ci wygodnie, gdzie czujesz się bezpiecznie. Natomiast robisz to systematycznie, krok za krokiem, coraz dalej, coraz dalej. I mam tutaj takie dwa przykłady, które myślę, że rozjaśnią to, co mam na myśli już bez żadnych wątpliwości. A więc jeden przykład powiem może na sobie. Ja nie mam lęku wysokości, ale przyznam, że boję się spojrzeć z jakiegoś wysokiego miejsca w dół. Ale zauważyłem, że właśnie jak robię to za pierwszym razem, nie wiem, na przykład powiedzmy z 10 piętra, no to mam te lęki, boję się i tak dalej. Jednakże zauważyłem, że jak robię to za chwilę drugi raz, czy trzeci, czwarty i tak dalej, to już się do tego widoku przyzwyczajam i ten strach po prostu mija. Więc w ten sposób mógłbym stosować to tak, że mógłbym później wejść na przykład na 11 piętro, 12, 13 i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie mam tu na myśli tego, żebym w ten sposób doszedł na księżyc, to nie o to chodzi. To jest tylko przykład, jak to właśnie na mnie działa, czy u mnie się sprawdza. Natomiast jeszcze inny taki przykład, który też może w Twoim przypadku pokazać, że to faktycznie się sprawdza. Weźmy przykładowo, że chcesz zacząć działać online. Chcesz udzielać się przez internet, prowadzić spotkania, brać udział w spotkaniach. No i powiedzmy, że na ten moment boisz się nawet włączyć kamerki i mikrofonu. Jesteś po prostu anonimowym niemalże uczestnikiem takich spotkań. Więc jakby tutaj można było poszerzyć tą strefę komfortu? Oczywiście pierwszym krokiem byłoby włączenie kamerki chociaż na krótką chwilę. Oswoić się trochę z tym. Oczywiście po pewnym czasie byłoby Ci pewnie niekomfortowo już, że właśnie inni ludzie Cię widzą, tym bardziej, że znając życie na takich spotkaniach online, większość osób ma wyłączone kamerki, więc Ty z taką kamerą włączoną, no, rzucałbyś się czy rzucałabyś się w oczy, więc po chwili wyłączasz tą kamerę. Na kolejnym takim spotkaniu znowu robisz to samo, tylko już wydłużasz ten czas. Na następnym spotkaniu być może już decydujesz się, że zostaniesz z tą kamerą włączoną na całe takie spotkanie. Kolejnym takim krokiem poszerzania tej strefy komfortu w tym przykładzie byłoby na przykład włączenie mikrofonu i przywitanie się z uczestnikami czy pożegnanie. Na kolejnym spotkaniu być może zadałbyś czy zadałabyś jakieś pytanie do prowadzących i na następnym już byłbyś bardziej aktywny, udzielał odpowiedzi na pytania na takich spotkaniach, czy właśnie witał się z uczestnikami. No i następnym krokiem byłoby poprowadzenie przez Ciebie takiego spotkania w jakimś wąskim gronie dwu, może trzy osobowym i tak krok po kroku
poszerzałbyś, czy poszerzałabyś tą swoją strefę komfortu, aż byś doszła do tego, że byłabyś, czy byłbyś w stanie prowadzić takie spotkanie na kilkadziesiąt czy kilkaset osób właśnie samodzielnie jako gospodarz. Myślę, że te przykłady, zwłaszcza ten drugi, pokazuje tą różnicę, jaka jest pomiędzy opuszczaniem strefy komfortu, a jej poszerzaniem. I mam nadzieję, że to, co powiedziałem, pozwoli Ci, drogi widzu, właśnie zmienić perspektywę, właśnie jak patrzeć i podchodzić do strefy komfortu. I czekam na te Wasze komentarze, czy to, co powiedziałem, ma sens, czy się ze mną zgadzacie, czy właśnie opuszczasz swoją strefę komfortu, czy ją poszerzasz, trudne słowa, i właśnie, czy będziesz może poszerzał swoją strefę komfortu, jeżeli do tej pory tego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, czy przekonałem Cię do tego. Jeżeli tak, no to mam nadzieję, że dasz mi znać w komentarzu. Kciuka oczywiście też bardzo chętnie zobaczę pod tym filmikiem. Proszę też o udostępnienia, jak zawsze, żeby karmić tutaj algorytmy YouTube'a. No i jeżeli jeszcze nie jesteś subskrybentem mojego kanału, to zrób to koniecznie, żeby nie przegapić kolejnych filmików. A jeżeli chcesz wiedzieć więcej, co się u mnie dzieje, to zapraszam Cię również na moje pozostałe social media. Link do nich, jak zawsze, będzie w opisie tego filmiku. Także teraz to by było na tyle ode mnie. Dzięki, pozdrawiam, hej!